No to kolejna część Let's Playa The Legend of Zelda Majora's Mask. Panuje opinia, że Majora's Mask to gra mroczna i tak dalej. Moim zdaniem jest to z paroma wyjątkami kompletny bullshit. Ale dziś pokażę jeden z tych wyjątków. Udamy się na Romani Ranch. Żeby się dostać do Romani, na Romani Ranch, tak jak wspominałem już kawał czasu temu, potrzebujemy maski Gorona. Tę już mamy. Ponieważ gramy w Majora's Mask, więc musimy powtórzyć jedną sekwencję. Nie wiedziałem, że on tak daleko będzie gonił za nami. W każdym razie... musimy się udać do dużego Gorona. Który sprzedaje bomby. Bez strzału ognia byśmy tego tutaj kolesia nie nasze przejścia tutaj nie rozmrozili. Musimy powtórzyć ten sam test. No, czasu jest dużo, więc nie ma stresu z tym. Dopiero po przejściu tego testu będziemy mogli wziąć bombę tak ze sobą. Moja pierwsza wizyta na Romani Ranch była spory kawałek czasu temu. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze. Jak ktoś nie pamięta, no to pewnie nie wie za bardzo, dlaczego potrzebujemy bombę. Musiałem uważać, żeby nie zepchnąć bomby na sam dół. Na szczęście tutaj gra o dziwo dość łagodnie to
traktuję. No dzieciaka nie ma. No, zresetowaliśmy wszystko, więc... O, dostałem jeszcze. Jak ktoś ma taki kaprys, to może tam pójść, ale no... Tam nikogo nie ma w tej chwili, bo goroni mają inne problemy. Tak, po udanym zaliczeniu testu idziemy się tym pochwalić dużemu goronowi. Czemu się tu kamera zmieniła? To ja nie wiem. No przewinąłem tekst za szybko, ale generalnie koleś mówi, że no, poczuł się źle, że musieliśmy przechodzić ten taki test i daje nam w nagrodę za darmochę. Jedną z łąb. Tak, jeżeli coś zawolę na Romani Ranch, to będę musiał całe 7 minut poświęcić, żeby... No może nawet i więcej. Żeby rozpocząć tę sekwencję od początku. To mnie drażni w Majora's Mask, że tyle trzeba powtarzać wszystkiego. No tu nie spodziewałem się zagrożenia jakiegoś. Ale niech będzie ta wróżka w następnym odcinku, który zamierzam nagrać zaraz po tym. Będzie troszkę niebezpiecznych rzeczy i tam na pewno jedną wróżkę też postaram się złapać. Tu mieszane emocje u człowieka. Ta bomba ma dużo krótszy ląd. Crawling in my skin. In the end it doesn't even matter. Dobra. Jesteśmy na Romani Ranch w dniu pierwszym. Nie w dniu trzecim jak poprzednio. Podczas poprzedniej wizyty. Tutaj Romani, nazwana od Rancha Romani. No nie można, tutaj ponadal i cała jest zdrowa. Musimy z Romani pogadać, gdzie jesteś tutaj. Cześć, kochanie. Coś ci się nie podoba? Nie.
Dlaczego mówisz o sobie w trzeciej osobie? Tu przychodzą oni. Chyba jest na Zelda, w której jest UFO. I tak, no UFO porywa krowy i Romani chce bronić te krowy, bo są jedyne źródłem utrzymania jej i jej starszej siostry. Tak, mam inne genitalia, więc muszę spróbować, bo jestem chłopcem. Tutaj Romani nas przetestuje ze strzelania do balonów w kształcie ufoków. Będziemy tego dokonywać z grzbietu Epony. Czemu te balony eksplodują, to ja nie wiem. Gdzie są jeszcze jakieś... Przegapiłem jakieś po drodze. No i gdzie jest jeszcze jeden? Chyba widzę. No czas może nie jakiś rewelacyjny, ale chodzi o to, żeby było poniżej 2 minut. Japona song jest identyczny jak Ocarina of Time. Tutaj ufoki przelatują w nocy, po drugiej w nocy, i kręcą się tu do świtu. Jeżeli dotrą do stodoły, to game over. I tak, tutaj Romani goni. Trenuje z łuku. Tak, teoretycznie możemy to olać teraz i iść dalej z koksem w ogóle.
Ale ponieważ przechodzimy grę na 100%, to po prostu oczywiście wykonam to zadanie. Jeszcze chcę pogadać z Kremią i przeskoczymy do wieczora. Gdzie jest Kremia? Tak, żeby dotrzeć do kolejnego, trzeciego obszaru, do trzeciej świątyni, konieczna jest Epona, trzeba ją przywołać piosenką. I te już mamy, ale są fajne nagrody, fajne scenki do obejrzenia, więc... I tak, ten jeden z wyjątków dotyczący Majora's Mask, według mnie błędnej opinii, że to jest jakaś gra straszna, czy coś takiego. To jest właśnie ta sekwencja z ufokami. Według mnie jest to sekwencja moc, wywołuje u mnie dość dyskomfortowe emocje, ale o tym za chwilę. Mówię, jeżeli coś zawalę, to czeka mnie 10 minut powtarzania tej całej sekwencji z wysadzeniem skały. To możemy sprawdzić na notatniku. I tak, no z Kremią też tutaj będzie zabawa. I tak, no wszystko jasne jest chyba. Tam już chyba nie można wejść, bo ranczo... Psa do domu wpuścili. Teraz się zorientowała. Cześć. Dzięki. Dobrze. No, rozmowa przeszła bardzo sympatycznie. Dobra, może jeszcze nie będę wyjaśniał. Tutaj ponownie zagram pieśń czasu, żeby przywrócić normalny bieg, normalną prędkość czasu. I poczekamy do tej 2:30. Ja tu może po prostu wytnę ten fragment i powrócimy, gdy już będzie blisko 2 w nocy. Dobra, po około 6 minutach czasu rzeczywistego czekania. Spowolnię czas znowu. Jest to bardzo przydatne do nadchodzących wydarzeń. Musimy poczekać na 2 w nocy, wtedy Romani wyjdzie, żeby walczyć z ufokami.
A idzie powoli, bo spowolniłem upływ czasu. Tu ze strzałami akurat nie ma problemu, bo po prostu z każdego krzaka ściętego będą wypadać też z trafionych ufoków. Generalnie Kremia się uda, nie Kremia, tylko Romani się uda teraz do stodoły, której ma zamiar bronić. A o 2:30 zaczną pojawiać się ufoki. Będą zaznaczone na mapie, na szczęście. Dodatkowo piesek będzie tu gonił, będzie szczekał na te, które są najbliżej stodoły. O 2:30 zacznie się zabawa. W cudzysłowie zabawa. Najbezpieczniejszy jest ufok, co się pojawia tutaj za stodołą. I tak, grając to po raz pierwszy miałem lat 16. Teraz jak to nagrywam, mam lat 31. A mimo to ten quest wzbudzał u mnie pewien niepokój. To jest dość głupie, bo to jest prosty quest. Tutaj wiele złego się nie wydarzy. Chyba że zapomnę o tym ufoku za stodołą. Ale mimo to, no, to jest dyskomfortowe. Jeżeli nam się nie uda, to wszystkie krowy znikną, oczywiście. A Romani zostanie przywrócona, albo Romani zostanie również porwana. No i ją zwrócą z powrotem 2 czy 3 dnia. Ale stanie wyjątkowego zdebilenia. Tak jak ją widzieliśmy wcześniej na nagraniu. Dzięki spowolnieniu czasu to one będą bardzo powolutku podchodziły. One się respią aż do wieczora. O właśnie, nie można podchodzić do nich, bo zranią. One się będą pojawiać tak do świtu. Gra mocno sugeruje, żeby jeździć na Eponie i strzelać do nich. Uważam to za nieefektywne, ponieważ Eponą się dość trudno steruje. Przynajmniej mi. Znaczy steruje. Steruje się i równocześnie strzela z łuku. Dlatego lepiej łasić z Bunny Hood. I je eliminować. Mapa tutaj też bardzo pomaga. Widać, które są najbliżej.
Dopóki będę uważał na liczbę strzał, która mi została. Tylko mówię, to jest... Mam po prostu zawsze poczucie jakiegoś zdenerwowania, dyskomfortu. Choćby z tego praktycznego powodu, że jeżeli coś zawalę, to muszę 20 minut powtarzać daną sekwencję. Wystraszyłem, że któryś podszedł tak blisko. Tylko piesek był. Dobrze, powoli się przejaśnia. Prawdopodobnie dożyjemy do rana. Coś dość przerażające to to, że Kremia, starsza siostra Lomani, nie ma o niczym pojęcia. Sobie. Dodatkowo, gdy nam się nie uda, czy nie wykonamy tej sekwencji, to rano zostaje brak krowy i brak swojej siostry. To też dość przerażająca wizja. Ten piesek nam pomocny jest, przypomina, że tu jeszcze za domu wychodzi jeden biesiadnik. Według mojej wiedzy te ufoki nie pojawiły się w żadnej innej grze z tej serii. Dobra. Jeszcze godzina. Już jest 5 rano. Testy z Platoon się zaczynają. Podobno te ufoki są inspirowane jakimiś doniesieniami ze Stanów bodajże na temat istniejących. Że ludzie widzieli takie spory gdzieś. Nie jest to więc jakiś wyłącznie wymysł. No. Wymysł projektanta postaci, tylko no jakaś inspiracja z życia. Nie tyle zawartość, co butelka tutaj, no butelki są na wagę złota. Miód na moje serce.
Tu zbierzemy jeszcze trochę strzał z krzoków. Dobrze. Ponieważ no to jeszcze nie koniec przygód z Kremią i z Remani. No, poczekajmy jeszcze chwilkę do tej szóstej. Obejrzyjmy te sekwencje. Sekwencja początku nowego dnia. Kremia chyba w stodole. Tu Kremia ma zamiar zawieźć mleko do miasta. Tu Kremia dość mocno rządzi. Wydaje dyspozycję swojej młodszej siostrze. Wyjeżdża o 18. Dobrze, czyli tu... A czemu to się nie pokazało w tym? Jest już w notatniku. I tak, tu dostaliśmy już nagrodę za questa Romani. I tu drugiego dnia o 18 jest kolejny quest. Źle. Więc od razu przenieśmy się do 18 tego dnia. To jest kolejna fantastyczna okazja, żeby uwalić wszystko. W sensie następny quest. No, wóz dwukołowy, jak to się nie wywróci? Tutaj Kremię weźmie na zwierzenia trochę. Jedna z kilku, powiedzmy wypowiedzi w grze. Tutaj może interpretację tego monologu Kremi podam później.
tym. Musimy pojechać inną drogą, która tam wcześniej jest, była zagrodzona. Teraz to ogrodzenie przeniosło się na główną drogę magicznym sposobem. Generalnie gonią nas jacyś wichrzyciele. Won. Oni chcą rozbić baniaki z mlekiem. Won, chamy. Tu noszą maskę jak jakieś cygany. O kurde, razu jeden. Muzyka sugeruje, że się udało, mimo wszystko, mimo strat. Kilka wyjaśnienia. Tutaj no Romani, nie Romani tylko Kremia, no z jej tam rozmowy wynikało, jak bardzo jest samotną osobą. No, musi po śmierci ojca, musi sama się nie dość, że zajmować młodszą siostrą, to trzymać całe to rancho, żeby to wszystko działało jakoś. No, nawet no, relatywnie nowo poznanej osobie, takiej jak Link, opowiada różne rzeczy. Tutaj dostaliśmy w nagrodę maskę, owszem, bo ona nam, dzięki niej będziemy mogli wejść do tego baru w Clocktown. Jeżeli wykonamy po raz drugi tego questa, to wtedy ona da nam kasę, dość sporo kasy. Jeżeli mamy pełny portfel, to nas mocno przytuli do swoich walorów. No, to powiążcie to sobie z jej no, samotnością i odpowiedzi same się, myślę, nasuną. No, bar jest dostępny tylko dla dorosłych. No, coś tutaj się sugeruje w grze, że to mleko specjalne Chateau de Romani, czy jak to się tam wymawia, ma właściwości no, podobne do alkoholu. Szczerze mówiąc, jeszcze trochę o gameplay. O kurka, ładna. Jesteśmy. Aha. Jesteśmy tutaj w pobliżu wejścia do Clocktown od strony Stone Towers. Jeszcze jedną rzecz pokażę. Tutaj te czaszki, co latają, one się buble nazywają. Jak się dotknie, to nadają klątwę. Nie można używać broni przez pewien czas, będąc pod wpływem tej klątwy.
Ale nieważne, gdzie ja idę. Idę na Milk Road, żeby coś pokazać. Taki troszkę wstęp do kolejnego odcinka. To jest trasa wyścigowa braci Gorman. Tylko no, samych braci Gorman jakoś nie ma tu. Co się mogło z nimi stać? Tu jest zagrodzone. Co tu się stało? Dodatkowo... Jeżeli przyjdziemy tu następnego dnia, to będzie znaczek, że lekcje jazdy chwilowo zawieszone. Coś im się stało niedobrego, nie wiadomo. Wracając jeszcze, no troszkę mnie zdziwiło, że prułem w nich strzałami, a oni się nie cofali i zdołali rozbić aż dwa garczki. Zaniepokoiło mnie to bardzo mocno. Na szczęście się udało. W każdym razie, braci Gorman trzeba będzie odwiedzić na początku przyszłego odcinka. Fortuny nie ma, ale... Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa The Legend of Zelda Majora's Mask.